Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale, oczywiście z tej strony Dziadek Marek. Jesteśmy w grze ETS 2, ale na mapie Węgier pobrałem sobie wczoraj. Także serdecznie zapraszam, weźmiemy sobie jeden kursik, zrobimy. Tym razem spotykamy się w gameplayu, ale mam zamiar zrobić live z tej mapy, na tej mapie. Także usiądźcie sobie wygodnie w fotelach, na kanapach sobie tam macie. Weźcie sobie coś do picia. No i też zapraszam do mnie, do szoferki, do kabiny. Weźmiemy sobie jakieś zwycenko. Aktualnie jestem tutaj w Tata, to jest moje główne miasto. No i weźmiemy sobie, przypominam, że jest mapa 1:1, nie? Weźmiemy sobie i tutaj są, widzicie, takie niby to są krótkie dystanse, ale uwierzcie mi, tu się długo jedzie, nie? Dobra, ustawiamy sobie. Bardzo serdecznie polecam tą mapkę. Oczywiście gramy na nowym module, trzeba mieć nowy moduł, żeby w tą mapkę pograć, nie? Także chodzi o to, że musisz sobie nowe konto założyć, nie? Na tej mapce. Powiem, że długo na tej mapce nie grałem, bo nie było nowej aktualizacji. No ale muszę sobie chyba dźwięki podgłośnić z gry, bo ja jej nie słyszę. W sensie, że nie słyszę ciężarówki. Czekajcie chwilę. Coś ten widok tutaj mi nie pasuje. Właśnie ustawimy sobie ten. Dzięki, bo coś za słabo słyszę tą ciężarówkę. O panie, ja tu mam na 30. Dobra, tu mam na 50. Co jeszcze? Tu możemy dać więcej. 8 dych. Dobra. No dobra, tak może zobaczymy, jak to wyjdzie. Może coś potem poprawimy. Jeszcze trzeba podgłośnić. Wiecie, bo ja tu długo nie grałem. Głośność radia, to jest... co to jest w ogóle? Ale radio nam niepotrzebne jest w tym, ale CB. Interfejs mam wyłączony, by mnie wkurzało. Wnętrza. Damy 20. Damy więcej, 45, może 45, może dobrze. Damy też 60. Hałasy tam mnie nie interesują. Damy więcej wydechu. 20, też 20. Dobra, zobaczymy. O, teraz coś słyszę. Sobie gram dafikiem 105, ale nie z modyfikacji, normalnie z podstawki gry.
Piękna jest ta mapa, mi się podoba po to jeździć. Polecam sobie przejechać się po tej mapce. Tu się co chwilę coś dzieje, nie? No i praktycznie jeździmy tylko po mieście, nie? A mało co tu jest autostrad. No a wiecie, w mieście jest ograniczenia do 50, nie? Jeszcze komendy sobie wpiszemy. Ciekawe, czy tu mam komendy? Mam. Wpiszemy sobie spowolnienie świata. Tu się pisało warp, chyba. 0.8. Dobra, działa. Kierownica mi się nie kręci. Dobrze. Czekajcie, muszę wyjść tak. Gdzie mój ciężarówek? Patrzcie, co się dzieje tu. Czyżbym miał krzaczki jakieś? I nie mogę jechać. A, warp nie działa chyba. Czekajcie. No, tu na czerwono wszystko. Dobra. O. Czyli tutaj nie można mieć tego. Na 0.8, bo to jest mapa 1:1, sorry. To tylko na normalnych mapach działa. Bo jak mówię, to jest 1:1, nie? Sorry, winę tu, mój błąd. Okej, okay. Idziemy sobie po ładunek i zobaczycie, że to 150 km to trochę jest. Jeszcze coś chcę sprawdzić, pozwolicie, że sprawdzę. Robię w tym w rozgrywce. Czy ja mam włączone te wszystkie te deszcze, nie deszcze? Bo wiecie, mnie tu długo nie było. Tutaj na tym profilu, to ja tak nie wiem, nie? Mam czujniki deszczu, to tam, to mam. Tu mam dobrze, dystans. Wyłączone mam to. Awaryjne mam wyłączone. O, wow, automatyczne światło nie mam. No i właśnie. Właśnie, tutaj, bo ja tu nie byłem. To można wyłączyć, bo to tam niepotrzebne jest. Okej, okay, dobra. Także przy okazji widzieliście te ustawienia, jak mam zrobione. Jeszcze, czekajcie, jeszcze zobaczymy tutaj. To z kontrolerek, jak to jest ustawione. To jest 0.50, a czemu to jest 0.50, jeżeli nie ma 1? Dobra. Tu jest dobrze, myślę.
To tu mam na 0. Mnie to irytowało, bo mi za dużo to karabinca derga. Wyboje, szykowanie skrzyni. Może zmniejszymy, że 25. Zamy na 20. Dobra. Jedziemy. O. A, tu potrzebnie. Dobra, teraz jesteśmy przy bazie. Jeszcze śmieci zostawi, patrz. To za uparty osioł. Chcemy tu wyprzedzać. Tu policjanty. Dobra, puszczę nas. Tutaj też są też cwanie zrobione te bazy, nie? Skręć w lewo. Tak poukrywane. Ja tu mam 18 poziom, także wiecie. Bo od nowa profil zacząłem kiedyś tam dawno. I nie grałem jakiś dłuższy czas, bo po prostu nie była mapa zaktualizowana, nie? Dobra. Dobra, to przyjmiemy to zlecenie. Ruszaj. Tam z tyłu pewnie, dobra. No, ale tu nie widzę. Tu nie ma. Tu gdzie indziej jechać. Tam z przodu jest. Sorry, winę tu. Tu stoi. Okej. Dobra, jakąś wiadomość mam nową. Okej. Co my tu mamy za wiadomość? Z radością ogłaszamy otwarcie naszego dealera używanych samochodów ciężarowych. A, okej, okay, dobra. Tak, my mamy zlecenie stata do Test Segment, który za
moje czytanie węgierskiego, ale no widzicie, rozumiecie. Mamy 151 km. A co my wieziemy? Puste beczki. Okej. Okay. Tak to wygląda na mapce. To jedziemy. Czy wam pokażę tak z zewnątrz ten żarówek, jak wygląda? Jak wygląda mój dafik? Limited Edition. No, nawet pasuje ta zwykła ta. Wejdzie. Do widzenia panu. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Zobaczycie, ile to jest. To 52 km, jak się długo jedzie. Skręć w prawo. Mam tutaj mod graficznie wgrany. Coś tam brutal, coś tam. Dam linka do, w opisie będzie. Postaram się wrzucić modyfikacje, które tu używam na tej mapie. Skręć w prawo. No i tak głównie przejeżdżamy przez miejscowości, nie? To jest fajny właśnie. Tu są autostrady, owszem, ale są takie krótkie kawałki. O panie, niezła góreczka. Widzicie, tu mam na żółto, nie? Bo ja tu jeździłem. Więc tak musiałem trochę pojeździć po tej mapie, nie? Taką 18 poziom. No, moja ocena jest dopiero 5, nie? Do 10, nie? Także cały czas tutaj rozwijamy się. Pamiętamy te skręty. No właśnie. Pamiętamy te skręty. Zawsze ten znak tam kosiłem, a teraz chciałem wydobrzyć, to tu przyzwoniły barierki. Ale co tam? Się wyklepie. Tutaj żadnego ruchu ulicznego od JZ-Kata nie mam grane. Ponieważ tu jest ruch wystarczająco wielki, także nie trzeba wgrywać żadnego ruchu ulicznego dodatkowego, bo tu jest multum tych pojazdów. No i mamy autostradę chwilową, ale to nie będzie trwało długo. Bo tak jak mówię, przejeżdżamy przez miejscowości głównie. To chwilkę są jakieś miejscowości.
Wbiłem sobie tempomat 75. Można jechać, chociaż kawałek. Tak jak mówię, nie? Tutaj jest dużo miejscowości. Za chwilę będziemy tu odbijać gdzieś pewnie. Uwielbiam grać na tej mapie. Jadę. No i trzeba też co chwilę uważać, nie, właśnie na ten ruch uliczny, bo wiecie, jaki on jest, nie? My zaraz za nim, co? Zdążyliśmy zmienić pas. Fajnie się jedzie, fajna pogoda na razie. Taka na słońce nie ma, ale bo jest rano, znaczy w sensie, że w grze. Jest 8:48, także jest jeszcze wszystko przed nami, że wyjdzie słoneczko. Znaczy jest trochę tam świeci, ale na niebie go tak nie ma, za chmurkami gdzieś. Łyczka kawy. Mustang. Elegancko. Na razie fajnie jedzie tą autostradą. Jak nigdy wylosowała mi autostradą. No ale sami widzicie, nie? 132 km to jest 2 godziny, nie? W grze. Czasu gry. Także ten czas tutaj te kilometry się inaczej liczą, nie? Paliwo mam, bo kurde, nawet nie patrzyłem, czy paliwo mam. Wiecie, ja tak jarany jestem, że jest nowa ta wersja, nie? To jest V. A zresztą tam będzie się wam wyświetlać. V.0.9.30 chyba ten wersja. O ile dobrze mi nie zawodzi. Tam się wyświetla, tam będzie się wyświetlać, co to jest za mapa, nie? Jaka wersja gry, znaczy jaka wersja mapy, nie?
Tam w lewym górnym rogu podejrzewam. O ile jak nie zapomniałem tego włączyć. No są takie, o widzicie, takie jakieś krzaczki tu w tym, nie? Zielsko, pasfalcie, gdzie nie, ale to są tam takie, wiecie, sporadyczne przypadki, nie? Tu jest tego wszystkiego tyle nawalone. Wy wiecie, autor... Można zrobić oczywiście screenshota i wysłać mu, nie? Ale wiecie, teraz ja jadę 75 na godzinę, gdzie ja się od razu zatrzymam, nie? A mogłem faktycznie zrobić szybko zdjęcie, nie? Pyknąć. Ale ja tu jestem skupiony na jeździe, a nie ten na robieniu zdjęć, nie? On fajnie mówi, a następnie jedź do przodu. No ale przecież jak ja mam jechać? A po co? Widzicie? Nie musiałem tego pasa zmienić. On mi kazał zmienić pas. Teraz ten GPS jest taki troszkę, tak powiem, ułomny. No chyba, że to dalej będzie skręt w lewo, a pojedziemy prosto takim wąskim pasem, nie? Ale nie, panie. Kurde, nie mogę zjechać na ten pas. Teraz. Zobaczcie, dopiero 120 km. Mieliśmy ile? 135? Dopiero 16 km przejechaliśmy. Jak już kawał jadę, nie? Przełączył sobie bieg 11. Aby nie wytracić tak prędkości. Kulturalny ten ciągarówek. Fajnie ta mapka jest zrobiona, no mówię, tak bardzo mi się podoba, nie? Długo ja nie grałem, mówię, sobie nagram jakiś, nie? Chciałem zrobić live'a, może zrobię, o, kiedy indziej. Teraz tak, wiecie, chciałem sprawdzić, nie? Też tak właściwie na surowo jadę, bo nie wiem, czy mnie wykrzaczy, czy nie wykrzaczy, czy wszystko działa, nie? To jest taki mój, na tej łatce, dziewiczy race teraz, nie? Gameplay dla was grywam. No i sam się obawiam, czy mi wszystko się uda, nie? Ale tą tu już jechałem, bo jest na żółto. Właściwie teraz mogłem trasę też sobie wytyczyć, nie? No, a znaczy się takimi trasami, które jeszcze są nieodkryte, nie? Ale to może następnym razem, może... live, jak będę robił live'a z tej mapki. Zahamuje. Na razie jedzie cały czas równo. A ja wyłączyłem ten adaptacyjny, o tu też są krzaczki. Wyłączyłem ten adaptacyjny z tego względu podkręcenie. Udało mi się.
że po prostu jak się zbliżałem do ciężarówki, to po prostu włączał awaryjne hamowanie. No ale jak włączył awaryjne hamowanie, to oczywiście zatrzymał się w miejscu, ale co? No całe powietrze z ciągnikami zeszło, nie? Nie mogłem do przodu jechać dalej, nie? Chciałem pierw wstać i napompować, nabić powietrze, nie? No i to mi się nie podoba. Tak samo na rondach, nie? Jak są ronda, obok rond są, wiecie, te barierki. To wiecie, jak długim zestawem jechałem czy coś, nie? To normalnie pikał i się, no i awaryjnie też hamował, nie? Bo myślał, że ja przyzwonię w te barierki, nie? Po prostu za blisko, nie? Odległość była taka i pikało mi tam, nie? No to się wkurzyłem, to wyłączyłem, nie? No, już koniec pasy, teraz będziemy wjeżdżać do jakiejś miejscowości pewnie. Już widzę, prawoskręt będziemy wykonywać. Będziemy zjeżdżać z autostradki. Dobra. Zwolnimy trochę. To są te, właśnie te wyjazdy i wjazdy, takie te oryginalne, pamiętacie? Jak na początku się w ETS grało, to właśnie są. Ja zawsze te znaki tutaj, co są po środku, kusiłem, nie? Tu z tego winta tam nic nie widać praktycznie. Kurde. Ale się udało, no. Patrzcie, tu pojazdu teraz się zbliża, nie? To pije jakieś, nie? Kilometrów mam zostało. Widzimy sobie na tym pas. Ni to słońce, ni to nic. Słońce jest za chmurami, takie mętne są chmury. Ale coś tam świeci, nie? Dobra, mam 7.5 na budziku, możemy jechać. Kania, billboard. Tutaj na tą mapkę pasuje właśnie takie starsze ciężarówki. Znaczy starsze, w sensie, że rocznikowo, nie? Tu mam tu 105 DAF-a. Bo ja i tak chyba nie mogę mieć tutaj. Ja mam tą modyfikację, wiecie, na zdjęcie blokady, nie? W sensie, że mogę kupić każdą ciężarówkę sobie, nie?
bo wiecie, jak macie mały level, profil się znaczy, no to nie możecie kupić sobie byle jakie ciężarówki, nie? Wypasionej, nie? Ja chyba też nie mam niektórych tych, ta modyfikacja działa, ale też nie mogę kupić sobie wypasionej ciężarówki na przykład, nie? Jakbym chciał. Też mam blokadę i tak założone jest, nie? Bo to musi być po prostu któryś level, nie? Żeby kupić, nie? Sobie ciężarówkę. Jest co jest. My pójdziemy prosto, okej. No coś w tym GPS-u nie musi się dużo mówić do mnie. Bo praktycznie cały czas prosto jedziemy, nie? Także jest spoko loko, nie? Muszę sobie wziąć łyżkę kawuzi, bo pozwolicie. Oj. Jadę. No chyba się rozjaśni, co coś widzę na niebie. Widzicie? Jest dopiero 9:37 w grze, nie? Czyli wolno idzie czas, tak mówię, nie? Tak powinno być w SC zrobione też na podstawie, nie? Tak samo. No nie, tam jest chyba 1:07. Razy 7 czy coś takiego, nie wiem, dokładnie. Zapomniałem jak tam jest. No, na podstawce mapie PTS, nie? No tak jak mówię, tu jest niby 136 km miałem. A czas na tą jest ten, nie? Kurde, tu miałem jechać. Dobra, więc nie lał z tyłu. Jest 2 godziny, ileś miałem czasu, nie? Także tutaj jest tak, że to, że jest 160 km, tam 150 czy tam 130, 2 godziny, to nie znaczy, że wy dowiedziecie to na czas, nie? Bo jak są na przykład światła co chwilę, jesteście w mieście, to też trochę trwa, nie? To już parę razy miałem, że ten nie zdążyłem na czas, nie? Tutaj. Chociaż normalnie się przewidywało, że zdążycie, nie? A mi tu ten wyskoczył, ty, że pracodawca spodziewa się nas, nie? No, a ja w połowie drogi byłem, nie? Nie wiem, bo do trzech komunikatów to jeszcze wam zaliczę jako niespóźnienie, nie? A już po trzecim komunikacie to już jest spóźnienie. Będziemy odbijać w prawo znów, zjeżdżać. Autostrady na inną pewnie. Za tym panem pojedziemy.
No się powtarzają te billboardy, nie? Zup Sky, ten sam billboard, ale co? Jadę. Kilometrów jeszcze. I gra mówi nam, że ponad godzinę. Godzinę i 8 minut. Przy takiej prędkości, jak teraz jadę, 75 na godzinę. I to dojadę w ciągu godziny i 8 minut. Oczywiście, nie licząc świateł, nie? Nie będą czy coś. Nie? Cały czas... O! I wywaliło. Tak jak mówiłem. No i wywaliło mnie do pulpitu, nie? Jadę dalej. Zobaczymy teraz. 73 km im zostało. A przed tym zostało 70. Ciekawe, czy tu jest jakiś punkt, czy co? Że mnie wywaliło. No zobaczymy powrotu. Ja ten materiał skleję. Do tego nie będziecie widzieć, że mnie wywaliło. Znaczy będziecie widzieć, że wywaliło. Bo ja tym, o tym wam mówię, nie? Powiedziałem, nie? Ale zobaczymy dalej teraz. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Zobaczymy. To jest taki punkt tutaj. Jeżeli tak, to będę musiał innym punktem jechać. Miejmy nadzieję, że coś się tam, może jakaś aktualizacja była, testa czy co, nie wiem. No ale jak ja gram, to się nie ma prawa nic pobierać, nie? Mam tylko ustawione, nie? Nie wiem, coś odwaliło po prostu. Tak myślę, nie wiem. Na razie jadę. No widzicie, rozumiecie, są takie krzaczki, może coś z modyfikacjami moimi. Mam tam źle, ale nie mam nic na czerwono. Co sobie miałem na czerwono, to wszystko tam wywaliłem, nie? Się staram na bieżąco, nie, tam usuwać wszystko, co jest na czerwono, nie? Znaczy te modyfikacje, które mam oprócz warsztatu Steam, nie? Bo te, co mam na warsztacie Steam, to one są po prostu aktualizowane, nie? No niektóre nie, nie? Ale większość, co mam ze Steama modyfikacji tutaj, to są autorzy, je aktualizują, nie? Do wersji gry danej, nie? Wpadki. Także nie wiem, o co, come on. Ale idziemy dalej. No i taki gameplay, powiem wam, że to jest tam, ile miałem? 136 km, tak? No.
to on zajmuje przeszłą godzinę czasu realnego, nie? Tak, jakby się w rzeczywistości jechało, nie? Ponad godzinę pewnie to będzie. 60 km zostało. Takie niuanse. Może ten mod graficzny na pogodę się właśnie to mi zrobił. Bo się dobrze nie wczytał. On jest jako pierwszy. Wiecie, on się musi zaimplementować. Trochę trzeba jechać, żeby on w pełni działał, się nałożył całkiem, nie? A tam widocznie była mapa. Się nie chciała wczytać albo coś, no nie wiem. To był ząg do pulpitu, nie? Miejmy nadzieję, że to był pierwszy i przedostatni raz. Może i nie przedostatni, ale pierwszy i ostatni chciałem powiedzieć. Oby takich dziwnych, dziwowatych rzeczy się tu nie działo. No bo to nie jest fajne, nie? O, zaczyna kropić coś. O, właśnie ciekawe, czy ja mam automatyczne wycieraczki włączone tutaj. O, z tego co wiem, jak długo nie jesteście w grze, znaczy długo, jak wchodzicie do gry po długim czasie, to jak deszcz zaczyna padać, pierwszy raz w grze, jak jedziecie, to one się jakoś nie chcą włączyć same, nie wiem. Że zawsze pierwszy raz trzeba je włączyć. Wiecie? Dobra. A ten całkiem wyłączyłem chyba. Dziesiąt kilometrów zostało. I takie trochę heszki. O! O kurczę! O kurczak! Grubo. Jeszcze mnie tu błyskawice. Błyskawic nie widzę, ale grzmot. Grzmot i słyszę. Nieźle, nieźle. I ciekawe, czy tu jest tak samo ślisko, bo wiecie co? Mi się wydaje, że SC zgrzebało coś przy fizyce jazdy. Jak właśnie deszcz pada i jest, ulica jest mokra niby. Wiecie, no gdzie nigdy nie widzę, że jest mokro, nie? O, trasa się błysnęła. I normalnie pojazd się śliska. Ślizga się, nie? Znaczy się, w sensie ciężarówka, nie? Ślizga się. Już tak zauważyłem to. Nie wiem, czy tutaj na tej mapie, ale normalnie w ETS-ie tak jest. Samo jak pod górkę podjeżdżamy czy coś, to normalnie koła boksują, nie? Że się ślizgają, nie? Jak nie idzie podjechać normalnie. Bo z tego co ja wiem, ja używam tych samych modyfikacji na od Franka 64 na fizykę jazdy, nie? Ze Steama. I tego nie było przedtem, nie? Jak deszcz padł, to normalnie tam zakręty wchodziłem, nie? Czy wszystko, nie?
przy takiej samej prędkości, a tutaj jak jest taki zakręt, to trzeba uważać, bo normalnie niby się skręcasz tak samo, lekko, ale normalnie ciężarówko miota, nie? Ciekawe, czy tu to będzie. No ale ja bym nie chciał się tam ślizgać specjalnie, wiecie, uszkodzić ładunku albo coś, nie? Także tego tutaj jeszcze nie wiem. Co ja teraz na tu siłem? Kurde, ja tu spację na tu siłem. To ręczny chyba jest hamulec. Kurde, ja chciałem, ja nie mam przypisane zbliżenia, bo chciałem kamerę zbliżyć, wiecie? Ja nie mam tego przypisane, kurka. Muszę sobie też przypisać to właśnie. Bo chciałem zbliżyć, nie? Zerknę, a co się tam świeci, nie? A tutaj nie mam przypisane klawisze na klawiaturze do zbliżania kamery, nie? A teraz nie będę tam cudował, pajacował. To jak sobie dojedziemy, to sobie to zmienię, nie? Przypiszę. Kurde, brzmi to ostro. A ten ma szyber, dach otwarty. Dach se otworzy, a tam jedzie. A pada, umyję mu tapicerkę w środku przynajmniej. To dla chłop. No też powinni zrobić takie coś, że ten ruch uliczny, te kabriolety, co są, mają dach otwarty, że jak deszcz zacznie padać, no to się zamykają dachy im, nie? To głupio wygląda, nie? Na ten SCS jeszcze na taki pomysł nie wpadł, nie? Powinno się automatycznie dach mu założyć, nie? Nie wiem, czy to tak trudne do zrobienia, takie coś. No nie mam pojęcia, bo to modelem nie jest, nie, ale wiecie. Też by się mogło za takie coś wziąć, nie? Trochę przypał, nie? Muszę też jeszcze zobaczyć sobie, jak mam ja ustawione ten częstość opadów, nie? Tutaj. No bo ja tutaj nie ustawiałem, bo ja głównie testowałem jakby open beta z tym deszczami i z tym. Bo na ETS-ie normalnym, na normalnym profilu swoim, nie? Testowałem to. No to tam miałem zwiększone do 50%, żeby zobaczyć te efekty właśnie wizualne, wszystko. Ale tutaj nie mam tego ustawionego, bo nie wiem. Chcę zobaczyć, czy na ile procent mam opady deszczu ustawione, nie? Że wiecie, żeby cały czas mnie nie lało, nie? No, tu się akurat świeci na przykład, nie? Widać, że się asfalt świeci, bo jest taki czarny, nie? To się świeci. Odbija się tak, nie? ...25 km mi zostało. No
warunki jakie są, takie są. Kurde, ale brzmi. Do błyska, panie, co tu się dzieje? Ale to się, tak jak mówię, to się musiała mapa nie wczytać dobrze, albo ta modyfikacja właśnie graficzna. Znaczy całkiem nie zaimplementowała, bo to jak mówię, trzeba trochę pojeździć po mapie i wtedy ona się cała już uzupełni, nie? Ten świat zacznie działać tak jak powinien, nie? Wiem, bo testowałem różne mody graficzne. Tam na przykład jednego usunąłem i dałem na przykład inny, to on nie działał od razu, nie? Trzeba było się trochę przejechać jakieś tam ponad 100 km, a tam więcej. I wtedy on zaczął po prostu działać, nie? A najlepiej jak cały dzień i cała noc minie, nie? Wiecie. Nie to, że się prześpicie, tylko że jedziecie. Trakcie cały czas tak jak jedziecie, nie? Że ten czas wam normalnie leci w grze, że będzie cały dzień przejdzie i cała noc, nie? I wtedy on się ustabilizuje i wtedy on dopiero zaczyna działać ten mod graficzny. Tak ja myślę, nie wiem. Tak zauważyłem, że on od razu nie działa ten mod, nie? Na przykład ten jakiś. Może jakiś tam od razu działa, nie wiem. Ale te większe, ten co ja teraz mam, to on chyba 4 giga waży, nie? Kurde, chciałem podcast zrobić, kurde, a ja muszę sięgnąć do klawiatury i nie sięgnąłem, nie zdążyłem. Ale to jeszcze raz będzie temu okazja, to... Wiecie, wtedy wyślecie screenshota do autora ją. Miejmy nadzieję, to poprawi, nie? Będzie po prostu widział, gdzie to jest, nie? Chociaż tam, wiecie, na poboczu to pewnie wadzi, nie? Ale tak na środku ulicy, nie? Na przykład jak jest, nie? Jak ja przejeżdżam, to tam trochę irytuje, nie? Chociaż tylko przejeżdżamy przez ułamek sekundy tak naprawdę, nie? My tu nie jesteśmy cały czas, nie? Ale miłoby, żeby poprawił auto to, nie? Takie błędy właśnie. Wyssające z asfaltu jakieś tam rośliny, trawy, nie? Takie pierdoły. Dobra, my tu będziemy zapętlować się w prawo. Także za chwilę zwolnimy. Puścimy go. Tempego mata. Okej. Teraz mamy prawoski. Muszę sobie te przypisać klawisze do otwierania szyb. Dobra, my jedziemy, tu nic nie będzie.
tam się już przejaźni. Siedem kilometrów. Także już niebawem dojedziemy. No i zobaczcie, deszcz ustał i asfalt jest w sekundzie mokry, suchy, nie? To jest też głupkowato zrobione, nie? Powinien jakieś tam 10-5 minut co najmniej być jeszcze leżeć, nie? Tym bardziej, że nie ma słońca, od razu, że to wysuszyłoby, nie? Ale wycieraczki mi się nie wyłączają, widzę. Ja nie mam chyba ustawiony automatyczny wycieraczek, wiesz, wiecie? Muszę je sam wyłączyć. Jeszcze nie wyłączyłem ich. Dobra, teraz. Rondo jakieś. No jedź, panie, co tu pan stoisz tam? W telefonie, zajęty. Ale tutaj też nie byłem w tej bazie, bo widzę, że jest na szaro. Także fajnie. Odkryłem przy okazji. No ten tu w powietrzu widział ten samochód, ale mniejsza z tym. Mniejsza o większość. O kurde, na styk. O, i mam tu takie ciekawe właśnie bazy. A ja mam, wam powiem, trudne parkowanie. Także musimy tu gdzieś zawrócić. Nawrotkę gdzieś zrobić. Uwiadę między te palety. Ale wiecie co, ja nie będę capał na... Może mi się uda. Sorry, że nie otworzyłem szyby. Łeb przez szybę. No, ale ja nie wiem, czy ja tam trafię.
Wiecie co? Tak, będę. Zewnątrz, bo... No gdzie ja tam mam trafić? Patrzcie sami. Tu mogę wjechać, ale za nie ma to. No ale... Co tu trąbi? Kto? W ogóle. O co tu chodzi? Może się mi uda, ale wątpię. O. Dobra, tam może być. Jak jest, to jest. No. Widzicie, jak tu powoli idzie ten poziom? Bardzo powoli idzie. Dobra. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i zapraszam na kolejne tej mapki. Przypominam, jest to mapa Węgier, wersja V0.9.30. Także dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Ja będę kończył ten odcinek. Serdecznie pozdrawiam. No i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się, pa.